Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Runes of Magic. Jesteśmy na Kruczych Polach, w mieście duchów. I lecimy dalej z misjami, które tutaj mamy do zrobienia. A mamy tutaj ogarnąć się z hienami i tutaj jeszcze z tym dziwnym szermierzem czarnym, czy jakoś tak, nie? I znowu kichanie. Przepraszam, ale kurczę, to jest... Ja nie rozumiem tego, ale za każdym razem, gdy zaczynam nagrywać, zaczyna mi się kichanie. Jest to dziwne. Ale to też jeszcze jest druga sprawa. Dopiero co niedawno wstałem, więc... Też gdzieś... A, tu jest hiena. Też to może mieć jakiś tam wpływ czasem. Dobra, mamy jedną hienę. Co to jest? Wcielenie żelaznego wojownika runicznego. Tu gdzieś jeszcze mamy strzelić tą strzałą, ale najpierw sobie zrobię te hieny. Przy tym takim dziurawej skale, to chyba tam dalej jeszcze jest. Przy tej, o właśnie tam. Ja sobie tak powolutku biegnę i tutaj te hieny będę wyhaczał. Akurat tak w sam raz, być może. Ją i to wszystko zrobi. Jeszcze trzy. Zbieramy mięcho. Do zjedzenia oczywiście. Tak obstawiam. No bo... Bo po co? Jeszcze dwa. Kruki mnie nie interesują. Jeden. Dobra, czyli to mamy załatwione. Jeszcze trzeba strzelić teraz. Czy z czego? O kurczę, trzeba zrobić porządek w końcu. Jeszcze nie dotarłeś na miejsce, a gdzie mam dotrzeć? Może tak. Jestem prawie na miejscu przecież. Chyba, że tu w środku to muszę wykorzystać. Jest. Co to miało być? Zabili go? Jesteś jego towarzyszem, to dla ciebie... Dobra, potem to przeczytam. Jesteś jego towarzyszem, to dla ciebie. To czarny szermierz? Jest nago? Znaleźliśmy tego złodziejaszka, kiedy przebierał się w ukryciu. To on, to pewnie typ. Jestem
odważny bez ubrania. Hej, to tak jak ja, ale żeby nabrać odwagi, muszę widzieć kobietę. Haha. Nie wiem, o co tutaj im chodzi. Potem wróciłem do miasta duchów. Czegoś tu nie czaję, a ten chodzi tam gdzieś po... Czegoś tu nie rozumiem, ale dobra. Rozumiem, że trzeba pójść oddać misję tutaj. Nie wiem, co się tak do końca wydarzyło. I kto tu był nagi, no ale... Bo ani ja, ani ten koleś obok, którego widzieliśmy, to nie był za bardzo nagi. Ale zaraz się wszystkiego dowiemy, jak z nim porozmawiam. Świadek. Och, teraz już wiesz, tak mi wstyd. Tak naprawdę, naprawdę to czarny szermierz zniknął zanim się urodziłem. Czarny szermierz, który pojawił się niedawno, to ja w przebraniu. Hehe. Ja nie chciałem skalać imienia czarnego szermierza. Ubóstwiam czarnego szermierza. Chciałem być taki jak on. Ale jest inny powód, dla którego ubieram się jak czarny szermierz. Kiedy ci powiem, na pewno mnie wyśmiejesz. Powód noszenia czarnego płaszcza. Ja nie chciałem skalać, dobra, to było okej. Więc dlaczego nosisz? Spytaj go, dlaczego jest przebrany za czarnego szermierza. No w tej chwili to chyba nie bardzo jest za niego przebrany, no ale dobra. To... Och, bardzo przepraszam, to wstyd być w przebraniu. Właściwie to dołączyłem do wspólnoty Alice z powodu Miffy Riley. Zawsze była pełna energii, zatroskana. Widząc ją... To jak widzieć słońce w środku zimy. Przecież zimę słońce też świeci, nie wiem, o co mu biega. Przepraszam. Pokrótce uwielbiała słuchać historii o czarnym szermierzu i podziwiała bohaterów takich jak on. Pewnego dnia Kabuki Tabuki powiedział mi, że Miffy Riley chce poznać czarnego szermierza. Dodał, że pragnie, aby przebrał się za czarnego szermierza, bo to sprawiłoby radość Miffy Riley. Aha, czyli to ktoś opowiedział, że byłoby fajnie, żeby on się przebrał. No dobrze. To prawda? Ale kiedy do niej wtedy poszedłem, a raczej kiedy poszedłem w przebraniu jako czarny szermierz, zobaczyłem ją w otoczeniu marynarzy i nie wiem skąd miałem siłę, ale przepędziłem ich wszystkich. Ach, jak ona była zadowolona. Nie widziałem jej nigdy takiej szczęśliwej. Naprawdę, myślała, że jestem czarnym szermierzem. Postanowiłem pozostać w tym przebraniu, by móc stale ją chronić. Czemu nie? Ale teraz będziesz się musiał nieźle wtłumaczyć się. Sytuacja wygląda tak. Naprawdę, chciałbym zostać czarnym szermierzem. Kiedy się tak ubieram, czuję, że mogę zrobić wszystko to, czego zwykle nie potrafię, ale nie jestem prawdziwym czarnym szermierzem. Tym razem, na szczęście piraci Księżycowego Cienia wiedzieli, że nie jestem prawdziwym czarnym szermierzem i mnie zignorowali. Na początku przebieranie się i pomaganie zespołowi badawczemu, dawanie radości Miffy Riley, sprawiało, że czułem się lepiej, ale jeśli dalej będę się przebierał do czarnego szermierza, to tylko narażę cały zespół na niebezpieczeństwo. Tu się zgadzam.
Postanowiłem się poddać. W końcu nie jestem czarnym szermierzem i nigdy nim nie zostanę. Pomożesz mi w jeszcze jednej sprawie? Kiedy zacząłem budować czarnego szermierza, pożyczyłem miecz od wuja Kolobiana Cartera. Ale kiedy piraci księżycowego cienia mnie uwięzili, odebrali mi go. Wstydzę się spojrzeć mu w twarz. Czy możesz przekazać mu tę wiadomość? Zawsze kręci się w pobliżu obozu na wschód od Tronu Wiatru. Powiedz mu, że jest mi przykro. Bardzo, bardzo przykro. Okej. Idziemy jeszcze oddać tę misję z hienami tutaj. Będą sobie robić żarełko. Masz składniki? Przyrządzę danie, z którym nie będę się mógł równać. Nawet największe... Nie będą mogły się równać. Nawet największe kuchnie Varanos. Och. Zapachnie... zwabitych zwierząt. Mam nadzieję. Najważniejszym składnikiem do gotowania jest czysta woda. Przecież nikt nie lubi jedzenia, w którym pływają jakieś śmieci i kurz, prawda? Nieumyte jedzenie może też smakować krwią. Padateo, mam rocze, może jedną z korzyści spania na zewnątrz jest to, że jest się blisko wody? Nie, nie. W tej części mapy jest tak wiele źródeł. Dobrze, no to pusta butelka. Wcześniej postawiłem wiadro obok tamtych drzew, żeby wszystkie zanieczyszczenia opadły. Wody, która zmieści się w tej butelce, powinno wystarczyć do gotowania. Padateo, mamrocze, to brzmiało jak rozkaz. Cholera, czyś się zdenerwuje? Ty... Uważaj na siebie, nie daj się ugryźć i pod żadnym pozorem nie zwab ich tutaj. Dziwny koleś. Czy tam coś, ktoś... Dobra, gdzie jest ta butelka? Gdzieś koło drzewa jakiegoś miała być. Ale to później. Bo to w tym kierunku, a ja pójdę do wspólnoty Alice. Być może już więcej w tamtym kierunku nie będę musiał się udać, więc... Naprawdę? Czarny szermierz? To ten durny dzieciak? Haha, muszę przyznać, że trzeba mieć odwagę, żeby się tak ubierać. Obawiam się jednak, że gdyby zobaczył go prawdziwy czarny szermierz, popłakałby się ze śmiechu. Pomimo, że ten dureń uwielbia czarnego szermierza, nadal nie może pojąć źródła jego siły. Ale któregoś dnia zrozumie. Kiedy będzie gotów poświęcić wszystko dla rzeczy, które są mu drogie, zrozumie. Nie obchodzi mnie miecz, sam mu to powiem. Dziękuję, że chciało ci się mnie odwiedzić z tak błahego powodu. A jednak tutaj też misję dostajemy. No cóż. Cześć, nazywam się Losahabi. Przybyłam tu głównie po to, żeby przeprowadzić badania na temat różnych rzeczy. Czy możesz mi pomóc? Chcę przeprowadzić badania na poszukiwaczach przygód. Czyli, że na mnie, tak? O, ty. Wymiana. Och, przybywasz w samą porę.
Kabuki Tabuki przesłał wiadomość, że Buruk Wright zgodził się wymienić urządzenie fazowej transformacji generującej magię na trochę zapasów. Najpierw chciałam zwołać parę młodszych członków ekipy, ale Wielki Denis jest ostatnio taki apatyczny, a Miffy Riley gdzieś zniknęła. Czy mogę cię poprosić o wyprawę do opuszczonej fortecy? Znasz Kabuki Tabuki, tak? Znowu do fortecy. A już myślałem, że skończymy z misjami do fortecy, żeby biegać. Ale cóż. Skoro tak chcą, to lecimy, no. Na szczęście ta fortyca nie jest aż tak daleko od tego miejsca. Tadadam. Dobrze, gdzie jest? To gdzieś jest. Kabuki Tabuki, tak? Urządzenie fazowej transformacji generujące magię? Nie czas teraz na interesy. Dzieją się ważne rzeczy, ale że niby co? Słyszałem, jak piraci w okolicy rozmawiali o tym, że piraci księżycowego cienia porwali dziewczynę, by wywabić z ukrycia czarnego szermierza. Z ich opisu wynikało, że dziewczyna była ubrana jak Miffy Riley, tak myślałem. Słyszałem, że zamknęli ją w gnieździe żółwców na wybrzeżu Kairan. Masz sporo umiejętności, prawda? Błagam, uratuj Miffy Riley. Zgadza się, urządzenie fazowej transformacji generujące magię. Musisz wymyślić, jak dostarczyć je Miffy Riley. Użyj go, by obrócić klatkę, w której jest uwięziona, żeby mogła uciec. Że co? Nie mam pojęcia, ale wiem, że trzeba to zrobić, więc lecimy. A do żółwców będzie chyba szybciej tędy. Lecimy z kolejną misją jako bohater tych krain. Bo wszyscy się tu nazywają bohaterami, ale żaden z nich tym bohaterem nie jest, bo każdy się wyręcza moimi rękami. Tak. Dobrze, i teraz w którym miejscu to będzie? A, tu mam też do oddania jakąś misję. Tam też. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Gdzieś tu. Gdzieś tu? Nie tu. Coś mnie atakuje chyba. Majoszat olej. Udało ci się, masz go. To nie jest naszyjnik, tylko zegarek kieszonkowy. A to dopiero niespodzianka. Rodzinny portret ukryty w kieszonkowym zegarku. Chciałam po prostu przyjemnie zaskoczyć Todę. W życiu bym nie pomyślała, że znajdziemy jakąś wskazówkę co do jej pochodzenia. Czy w takim razie mogę cię prosić w sumie i tak już
tkwisz w tym po uszy. Masz obowiązek pomóc Todzie i jej rodzinie. A przynajmniej mam taką nadzieję. Błagam, nie odmawiaj. Jeśli zgodzisz się pomóc, weź ten obrazek i kontynuuj poszukiwania. Jeśli nie wiesz, co zrobić, zgłoś się do karczmarza na Aluja w opuszczonej fortecy, żeby nie może on będzie wiedzieć coś więcej. I znowu forteca, no co za ludzie. Tajemniczy kopiec. Tajemniczy kopiec. Piracki kufer. O! Schowali ją do takiej małej skrzynki. Z drewnianej skrzyni dobiega kobiecy głos. Halo! Mówisz, że Kabuki Tabuki wysłał cię po mnie? Urządzenie fazowej transformacji generujące magię? Dzięki bogom, w rogu skrzyni jest niewielki otwór. Przełóż je przez niego. Z drewnianej skrzyni dobiega kobiecy głos. Dobrze, poczekaj tylko, aż się tu ułożę i możesz przekręcić skrzynię. To może trochę potrwać. Piraci mogą wrócić w każdej chwili. Zdołasz mnie obronić? To jest to. Kiedy się wydostanę, możemy poszukać mojego przyjaciela Wielkiego Denisa. Jest w mieście duchów północnych, szuka sprzętu naszego zespołu badawczego. Kiedy go znajdziemy, poproszę go, by sprawdził, czy możemy jakoś cię wynagrodzić. Nie należę do osób, które pozostawiają dobry uczynek bez nagrody. Dobrze, gdzie jest to coś, dzięki czemu mam... Aha. Obrócić kufel. Kufer. W ogóle coś takiego mam. W sumie to nie wiem. Bo nie wiem, jak go mam obrócić. Chyba, że mam ich powybijać po prostu. I na tym się kończy i ten kufer sam się odwróci niby w cudzysłowie. A możliwe, że tak, bo teraz jest tutaj jakiś bosik. A to co? Szukałem czarnego szermierza. Szefie, ten czarny szermierz, który się tu jest fałszywy, poznaję, to jego miecz. Chociaż ta przynęta chyba jest za coś tam, no nie wiem. Chodź, złap mnie, jeśli potrafisz. O, czarny szermierz. Ale już myślałem, że będę musiał się z nimi bić. A gdzie jest ta babka? I co się stało? Dobra, misja jest zrobiona, bo zrobiło cyk, więc... No dobrze, ale czarny szermierz się zjawił. Prawdziwy czarny szermierz się zjawił. Lecimy.
Po drodze wezmę wodę. Polecimy tam do tego kolesia wielkiego Denisa. A potem do fortecy. W dobrym kierunku biegnę? Chyba tam jednak to powinienem pójść, czy jak? A nie, w dobrym kierunku biegłem tutaj. A się zastanawiam, czemu to są piraci, a ja tą drugą drogą lecę. Wielki Denis. Jestem ci bardzo wdzięczna. Chyba wdzięczny. Nie wiem, dobra. Mifirilej jest już bezpieczna w obozie, ale odkryła, że kłamałem w sprawie tego czarnego szermierza. Ha, ale chyba nie była zła. Ha. Czegoś się dziś nauczyliśmy. Choć moi wrogowie są liczni i potężni, a ja nie jestem czarnym szermierzem, nie poddam się i będę bronił tego, co kocham. Dziękuję ci nie tylko za to, co udało ci się zrobić dla Mifirilej. I to jest najdroższe, więc zbieramy. Zgadza się. Chcę cię prosić o coś jeszcze. Jeszcze jedno. Ten długi miecz, który został mi zabrany. Hak uważa, że to ten miecz, którego kiedyś używał czarny szermierz. Prawdziwy czarny szermierz. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie pokonam Haka, ale tego miecza używał wielki bohater i mam nadzieję go odzyskać. Powierzam ci zadanie wyruszenia do Zatoki Księżycowego Cienia, pokonanie Haka i przyniesienie ozdobnego drugiego miecza, bo właściwie to mam nadzieję, że zdołasz odnieść miecz do naszego obozu i dasz go wujowi Kolobionowi Carterowi. Poproszę go, by dał ci odpowiednią nagrodę za fatygę. Pamiętasz, gdzie jest nasz obóz, prawda? Na wschód od Tronu Wiatru. No i tu by się troszeczkę to wszystko gdzieś tam zgadzało w teorii. Inaczej mówiąc, skoro ten miecz był niby używany przez szermierza, a miecz miał wujek Denisa, a szermierz się pojawił, czyli to ten wujek będzie tym czarnym szermierzem. Tak przynajmniej mi się wydaje. Nie wiem, jak wy to tam uważacie. Dobra, popatrzmy i co, i psin, co, że tak powiem, bo nie widzę, żeby jakaś misja była ukończona. Dobra, lecimy po tą wodę. To jest chyba najbliżej i najszybciej do zrobienia misja.
Naprawdę udusimy trochę mięsa hien. Ognisko jest odpowiednie. Wypróbujemy przyprawy z plecaka. Samo mięso hien jest dość nudne. Podobno czarnoskrzydłych kruków są bardzo giętkie dzięki nieustannym ruchom podczas długich lotów. Upieczemy kilka nad ogniem, żeby dodać trochę treści mojemu delikatnemu gulaszowi. Posmaruję je specjalnie zrobionym sosem, który noszę przy sobie. Zapachy są tak pyszne, że przybiegano tu z miskami nawet asceci o najsilniejszej woli. Och, powiedziałem to zbyt głośno. Ja słyszałem, że ten gatunek kruka jest bardzo sprytny i potrafi wydziobać ludziom oczy. Jeśli więc mnie słyszały... Nie, nic nie mówiłem. Dobrze, czyli tutaj już trzeba kolejne rzeczy do jedzenia przynieść i czuję coś, że to się szybko nie skończy i tu będzie trzeba jeszcze troszeczkę. A że czas minął, no to dzisiejszy odcinek już się musi zakończyć. Jak jesteście ciekawi dalszej części tego, co tutaj się będzie działo i ile jeszcze misji tutaj jest, zanim przejdziemy do wybrzeża Łukań. No, bo już się też doczekać nie mogę, cały czas co odcinek o tym gadam, no to w tym też muszę ponarzekać, że jeszcze to nie to. Dobra, nie tyle, że narzekać, ale jeszcze trochę misji jest, co już mi się wydaje, że powolutku się kończą, bo już i ten miecz, czyli haka, będzie trzeba zabić. Tutaj jeszcze z tym jedzeniem coś zrobić i z tą żółwicą ogarnąć, kto jest jej rodzicami chyba, czy tam rodziną. Podejrzewam, że na tym się skończą tutaj misje. Więc na dzisiaj to tyle. Ja życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia. Pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, gdzieś tam coś piszcie fajnego. Jak uważacie, że fajne jest przypomnieć sobie, jak kiedyś wyglądały gry MMO i ile się tutaj w tym fajnej rzeczy działo. Tutaj podskazuję tylko fabułę, ale pamiętajcie, że w Runes of Magic było też PvP. Dosyć ciekawe, choć... Dobra, na ten temat się nie będę wypowiadał, bo i tak nie będę Wam pokazywał, jak PvP tutaj wyglądało. A przynajmniej nie mam takich planów póki co. Chyba, że coś się kiedyś zmieni. Ale jest tutaj tyle fabuły, że odcinków tu będzie od groma, czyli tak jak mówiłem, taka moda na sukces, odcinek 3456. Może do tego też dojść. Więc jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!